To jest magiczna technika. Ja zrobiłem w jednym z teatrów sztukę inspirowaną obrazami René Magritte'a. Niesamowite obrazy, żeśmy tam wyczarowywali. Wyczarowywał pan w meloniku, który się pojawia na jego obrazach. No, robiliśmy właśnie tam pana Maluśkiewicza w tej technice. No cudo. Ale to zresztą można zobaczyć. Wielu artystów eksperymentuje, robi ciekawe rzeczy. No, używając najróżniejszych rzeczy, no, luster, lania wody, kwasu, trawienia kwasem, rzutniki, wszystko jest w tym teatrze możliwe i wszystko się robi. Ja kiedyś pamiętam, właśnie ostatnio wspominaliśmy tutaj z aktorami, sprzed 20 lat taki spektakl, chyba Hiszpanów w Teatrze Cień, kiedy oni przez dobre 45 minut takie obrazy nam budowali, a później zdjęli ekran i pokazali, że budowali to za pomocą jakiegoś pachołka. Wszystko znaleźli na śmietniku. Jakaś stara blacha. I tam później przez 3 minutki pokazywali, co to było. Stara blacha, stary pachołek, siatka, wszystko. I się ukłonili i wszystkie uszczelki opadły. To jest taka scena łóżkowa grana tylko za pomocą stóp. No i ktoś nam tam zarzucił pornografię gdzieś tam i ja powiedziałem, to chyba w pana mózgu, bo ja pokazuję same stopy. Aha. No i już tam nie dyskutował po prostu. No także o właśnie tutaj możemy pojechać. Fajnie, to daje możliwości również kadrowania fajnego, to jak w kinie zupełnie. Mamy tutaj właśnie taką postać. Tutaj już mamy większe. Ta sama lalka i jeszcze główny bohater, gdzieś on nam się ukrył. Ciekawie jestem gdzie i było. To jest ciekawe, bo on tylko zgrzewa się chyba, więc już nie musi mieć nóg. Nogi nie grają w tej lalce. I to jest jeden bohater. No właśnie, tak to wygląda. Czyli dwójka aktorów tutaj się mieści. Tu dwójka aktorów się mieści, plus muzyk na żywo. Bardzo lubię, jeśli artyści się spotykają w teatrze i razem działają.